Cześć kronikarki i kronikarze. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo ciekawy tytuł, zupełne zaskoczenie po PC Gaming Show. Miesiąc showcase'ów, miesiąc festiwali, miesiąc prezentacji gier i Steel Seed jest jedną z perełek, które odkryłem. Zapraszam na Vertical Slice z tego właśnie tytułu Steel Seed. Pamiętajcie, żeby korzystać z rozdziałków, żeby przejść do interesującej Was sekcji. Storm in a Teacup, mieliśmy ich grę początkiem tego roku o skomplikowanym tytule, którego już nie pamiętam, natomiast była o tym statku, który Nikola Tesla stworzył i tam było taki statek miasto, nie? To był horror, więc to był jej ostatni wpis. Zobaczmy tutaj, to jest demko, które nabyłem przy okazji Steam Next Festu między 10 a 17 czerwca, więc w dniu, kiedy oglądacie ten filmik, to jeszcze jest dzień tego festiwalu, może Wam się jeszcze uda w coś zagrać. Koby i Zoe to jest nasza dwójka bohaterów, których zaraz Wam przedstawię i możemy tutaj ich czułość ogarnąć. Możemy też sobie ustawić klawisze i widzę, że to można zrobić na klawiaturze i myszce. Ja będę grał na padzie, więc spoczko. Co do ustawień graficznych, mamy tryb okien bez ramek, bez ograniczeń FPS-ów. Właśnie, jeśli chodzi o jasność, nie mamy takiego typowego referencyjnego obrazku, ale sobie ciut zwiększy. Gra jest dosyć ciemna, ale też jest bardzo charakterystyczna graficznie, ale to zaraz Wam też znowu pokażę. Włączony jest NVIDIA DLSS i też zobaczycie wkrótce dlaczego. Ustawione na jakość quality. Jak widzicie, mamy tutaj w podstawowych opcjach sliderek ustawiony na ustawienie kinematograficzne. Wow. Oczywiście tutaj w menu zaawansowane możemy sobie indywidualnie ustawić dystans, antyaliasing, cienie, światła, odbicia i postprocessing. Oczywiście nie mamy screenshota, nie mamy nawet opisu i mamy sliderek, gdzie musimy, znaczy tu w tym wypadku nie musimy zgadywać, jak mamy kinematograficzną opcję, no to jak już wiecie, jak już mają jakiś fancy name na jakąś opcję, to zapewne jest to ta ostatnia maksymalna, nie? W każdym razie minimalistyczny design menu, zbyt minimalistyczny. Możemy też sobie łączyć benchmark przed odpaleniem gry. Co do ustawienia audio, jak widzicie, 4 podstawowe sliderki ustawione według naszych preferencji. Troszkę sobie zboostuję głośność. Języków mamy sporo, ale nie ma języka polskiego, więc będziemy grać w języku angielskim z włączonymi napisami. Tych dialogów tutaj na początku nie ma dużo. Zresztą jesteśmy, wydaje mi się, że raczej bliżej początku gry niż gdzieś tam środka czy końca, ale mamy już odblokowane szereg umiejętności, kilka możemy sobie też odblokować w trakcie trwania demo, ale jakby jesteśmy rzuceni w środek jakiejś już dziejącej się historii, mamy tylko odniesienia do jakiegoś tam, do jakiejś postaci, do jakichś wydarzeń, więc tych dialogów nie ma dużo. Pomniejszone i możemy sobie dać, jak widzicie, dla większego kontrastu tło na napisach, ja mam to włączone. Co do ustawień dostępności, mamy ustawienia filtru barw i to tylko tyle. I jego natężenie, tak. Wibracja, no to nie jest specjalnie dostępność, szczerze powiedziawszy, tak. No i kamera, która śledzi Zastanawiam się, czy lepiej, bo mi było ją łączone, chyba nie już. Okej. Dlaczego Steel Seed? To jest w ogóle ciekawa sytuacja. Ja widzicie tutaj sobie troszkę podstawowałem. Miałem kilka dem do wyboru na ten weekend i tym razem sobie tak troszkę pograłem w kilka, a tak naprawdę zaczęło się wszystko od Flintlock, słuchajcie, zaczęło się od Flintlock. Jeśli kojarzycie ten tytuł, to słusznie, Starting, tak. To jest jedna z gier, które od jakiegoś czasu już pojawiały się na tych wszystkich, słuchajcie, The Game Awards i tych innych festiwalach gamingowych i robiła ogromne wrażenie. Na Facebooku napisałem, że taka trochę mieszanka wygląda jak może Female God of War, może trochę Jedi, nawet tak się wydawało, że taka trochę walka jak właśnie w Jedi, niby nie do końca nie Souls-like'owa, ale trochę Souls-like'owa, Jedi Survivor. I ponieważ było też strzelanko, przynajmniej w trailerze, to sobie myślałem, czy to może nie jest raczej bardziej inny tytuł, sam Flintlock, nie? Czyli jakaś taka, jaki rodzaj strzelby z tego co kojarzę, nie? Czy to aby nie jest taki Souls-like lub Souls-lite w stylu Remnant, bo w sumie Remnant jest samo w sobie wyjątkowe, nie mamy dużo Souls-like'ów czy tów, które są strzelanką, są shooterem, nie? Z trzeciej osoby. Jest taka jedna w kosmosie, ale nie pamiętam jaki jest jej tytuł, a to już starsza gra sprzed tak paru, 4-5 lat. No pewnie kilka by się znalazło, tak wiecie, na te tysiące, dziesiątki tysięcy gier, które istnieją, pewnie jest więcej niż 2 Souls-like'i czy te shooterowe, ale więc taka mieszanka gdzieś może God of War, tam to była taka bardzo wiseralna walka wręcz, ewidentnie były jakieś vibe Souls-like'owe, no i te strzelanie, no ale słuchajcie, po zresztą Summer Game Festie i po showcase'ie Xboxa który jeszcze miał ciekawszy trailer dla Flintlocka i naprawdę bardzo imponujący, zresztą ładnie stylistycznie zrobiony, ciekawa muzyka, fajne takie przebitki z filtrem czarno-białym, bardzo dynamiczny, ale też bardzo widać było, że ciężko, heavily edited, nie? No i spoko, bardzo się dziwiłem, kiedy w ogóle po tym showcase'ie na chyba drugi dzień, czy nie, tego samego dnia już, czy wcześniej nawet dzień, odpalił się właśnie nasz Steam Next Fest, patrzę, tam jest demo, no to szybciutko zainstalowałem, bo miałem ogromną chęć sprawdzenia właśnie. Jedna jako z ciekawszych się zapowiadała ta gra Flintlock, no i odpaliłem tę grę Flintlock. Nie mogę powiedzieć, że była zła i to chciałem wrócić dzisiaj, ale grało mi się gorzej i był większy dżęk. Niedawno grałem w Enotrię, ukończyłem całe Steel Rising, gram w Lords of the Fallen, czyli powiedzmy te takie double A Souls-like'i i grałem też w Greedfall, tak, od Spiders, więc jestem jakby oswojony z takim dżękiem Souls-like'owym, nie dżękiem wynikającym ze mniejszego studia i gry jakby pokroju double A. I był bardzo ciekawy świat, taki vibe takiej pierwszej wojny światowej, tylko że fantasy, nie? Taki był setting tego świata i wszystko było w porządku z tym settingiem i w ogóle, ale gra była tak prostolinijna. Oczywiście znowu sam początek, wierzę, że tam poznajemy potem taką mityczną postać i ona daje nadludzkie umiejętności i jakby w tym momencie ja przerwałem tą rozgrywkę, ale te podstawowe fizyczne ataki i nawet te ataki właśnie z bronią palną, które działały bardziej jak Bloodborne, tak? Tam broń palna służy nie do ataku, tylko do staggerowania, tak? Czyli nie ma tarczy w Bloodborne, tak? Nie możemy blokować, możemy tylko atakować i staggerować, nie? Tą właśnie bronią palną i podobnie to działało w tym Flintlocku, więc nie był to kolejny Remnant, to już mnie zniesmaczyło. Walka fizyczna była, no, była jaka była, bardzo dżęki, bardzo prostolinijna, a graficznie było to Unreal Engine 4. Steel Rising lepiej wyglądało, gra, która wyszła już 2 lata temu i też nie należała do najpiękniejszych graficznie, ale jakoś miała bardziej wyróżniający się styl graficzny. Flintlock miał bardzo no w ogóle niewyróżniający się i niewyraźny i taki, no nie mogę powiedzieć brzydki, ale bardziej pospolitego się nie dało. Strasznie się zniesmaczyłem, strasznie byłem zawiedziony. Obejrzałem sobie potem trailer jeszcze raz i porównałem sobie te sceny walki, które były w trailerze z tym, co ja doświadczyłem, grając może pół godziny, może 40 minut. No i to nie było to. I tak sobie pomyślałem, super showcase Xbox, ale ciekawe, ile gier skończy jak Flintlock, czyli trailer był tak świetnie przygotowany, tak świetnie wyedytowany, że pokazywał tylko te mięsiste, najlepsze momenty, wiecie, jakichś finisherów, animacji, takich ataków na wykończenie bardziej niż, no nie było tam gameplayu. Były wycinki tak, słuchajcie, wiecie, wybrane i przeedytowane, że nie oddawały tego, jaki gra ma vibe naprawdę i to jest problem, słuchajcie, trailerów. Ja nie mam nic do pięknych, słuchajcie, no na przykład jeden z lepszych trailerów albo jeden z najlepszych trailerów Summer Game Fest Showcase'u to jest First Descendant, to jest jakiś tam looter-shooter azjatycki. Zero gameplayu w tym trailerze było, były scenki in engine, tak, z cutscenek z gry, ale nie było gameplayu, a przynajmniej nie kojarzę, żeby był. Jedynie z cutscenek. Świetna muzyka, świetnie przygotowany, jest ok, ale potem był na przykład deep dive tej gry i gameplay był dostępny. Dla Flintlocku nie widziałem żadnego deep dive'u, tylko i wyłącznie te trailery CGI. I to jest, słuchajcie, taki pewny znak, że coś jest chyba nie tak. Nie? Jak już tylko widzimy materiały z cutscenek kinematograficzne, wyedytowane CGI, deweloperzy nie chcą nam pokazać, jasno oddają demo, spoko. I znowu, to jest gra tam gdzieś pewnie za jakieś 150 zł, czy coś, mam nadzieję, zresztą będzie też w Game Passie w ogóle, więc myślę, że w nią wjadę, myślę, że ją zademonstruję, ale nie teraz, może przy okazji premiery, która będzie w lipcu, zobaczymy. Nie było tam niczego, co nie działało lub co było złe lub to była taka gra takie wiecie 5 na 10 i to mnie strasznie rozczarowało, bo wśród tych innych kozackich tytułów na Xbox Showcase naprawdę trzymała poziom, nie odstawała w samym trailerze od pozostałych, a odpalając ją, no to nawet nie double A, takie single A nawet, słuchajcie, nie, więc dramacik. Teraz ja od razu pomyślałem, ile jeszcze z tych gier okaże się przehypowanych, nie? To jest pewne, że nie więcej niż jedna. Natomiast jaka jest historia Steel Seed? Steel Seed, nie miałem pojęcia o tej grze. Dewelopera kojarzy, tak jak graliśmy w jego ten horror na początku roku w styczniu. Natomiast ten trailer ja widziałem podczas PC Gaming Show. PC Gaming Show trwał chyba 3 godziny, czy ileś, nie wiem, one zawsze długo trwają, bo tam są wywiady też i tak dalej, nie? To jest taki bardziej podcast dłuższy niż faktyczne gaming show, nie jest zrobiony jako taka skompresowana konferencja, gdzie pokazujemy wszystko, co mamy, nie rzucamy wszystkie karty na stół, tylko taki bardziej wywiadowo publicystyczny ma charakter, więc one są zazwyczaj dłuższe. Okay, Savi told us that the first shard of my dad is somewhere in here. Let's try to find it quickly before we get ourselves killed. I miałem sobie gdzieś włączone coś albo edytowałem, albo coś robiłem. Miałem PC Gaming Show włączony w tle i po prostu no nie było tam dużo tytułów, które przyciągały uwagę. Oczywiście jest sporo indyków i to jest za to cenię od początku PC Gaming Show. PC Gaming Show był jeden z pierwszych, które ładował hordy indyków. Tak, teraz Summer Game Fest też miało sporo indyków, ale to dlatego głównie, że większość wydawców trzymało swoje tytuły na swoje konferencje i wiele z tych tytułów już jest ogłoszone. Mamy taki po prostu rok pomiędzy wielkimi, przynajmniej rewilami, bo tytułów mamy dużo, premier, tak? I wiem, że w przyszłym roku też będzie kilka mocnych, ale jeśli chodzi o zapowiedzi, no to jesteśmy takim pomiędzy takim, powiedzmy, oknem, cyklem deweloperskim, nie? Więc pewnie za rok, dwa nas czekają wielkie zapowiedzi nowych, szałowych tytułów, o których nie mam jeszcze pojęcia, nie? Więc tego było mniej, ale dużo indyków i napisy Game Show tak samo. Bardzo ciężko było cokolwiek tam wyłapać, ale pamiętam, że kiedy wskoczył trailer Steel Seed, oczywiście od razu się mi skojarzyło Steel Rising, więc to przykuło moją uwagę pierwsze, ale tak sobie myślałem, fajnie to wygląda. No, odpaliłem demo. No i słuchajcie, no i popatrzcie. Odpalcie sobie też demo Flintlock i porównajcie. Teraz znowu nie wszystko wiadomo, no to ewidentnie jest Unreal Engine 5. Natomiast nie chodzi o, wiecie, rzucanie największych technologii, bo to wszystko kosztuje i wymaga czasu i tak dalej. Ale jest coś w tym stylu graficznym. Raz, że mamy bardzo ciekawy świat i zaraz wam to pokażę. ale w wyborach stylistycznych, nie, jest pierwsza scena, pierwszy jak klimat, pierwszy vibe, tu jakieś piękne światło pada, tak, tu jakieś roboty, w ogóle to właśnie, jak się, nie pamiętam naszej postaci, ale Koby to jest ta nasza, ten nasz robocik, tutaj zobaczcie go, on nam towarzyszy trochę jak nam towarzyszył ten robocik w Nier Automacie, kilka jest takich gier, gdzie mamy takiego towarzysza robocika i on tutaj pozwala nam, wiecie, dosięgać rzeczy, których nie możemy dosięgać dzięki temu strzałowi. Ma specjalne umiejętności, tak, możemy do niego strzelać z snajperki. Tutaj mamy snajperkę, tylko nie chcę marnować tych kul, bo one są zużywalne i możemy tylko je z rogów potem pozbierać, to zademonstruję później. Mamy też taki bardziej AoE atak od niego, to sobie wybieramy. Te ataki, jak widzicie, może być więcej. No i podstawowy taki właśnie strzał, który możemy też naładować i strzelić, i to, jak widzicie, nie zużywa amunicji. Amunicja to jest to, co mamy po prawej stronie, jak widzicie, mamy takie 3 żółte batony, on może strzelić 3 razy, potem potrzebuje się odnowić, nie? I nad tym, obok tego mamy wybrany, pokazane, którą z tych umiejętności mamy wybraną, czy snajperkę, czy granatnik, czy ten podstawowy strzał, no i nad tym mamy kulę, nie kulę, amunicję, tak? No i amunicję mamy 7. I różne o, proszę, widzimy koszt, nie? Że 3 zużywają takie te potężniejsze bronie, a ta nie zużywa nic. Więc on nam tutaj pomaga w walce, ale też pomaga nam w zagadkach środowiskowych, pozwala nam uaktywnić jakiś odległy przełącznik czy coś takiego, nie? I w ogóle mamy z nim interakcję, nie? Więc to właśnie jest nasz Koby. A jeśli chodzi o fabułę, no to wspomnieliśmy jakąś Savi, nie? Savi nam coś powiedziała, no i my nie wiemy, bo my tutaj rzeczywiście nie jesteśmy. To są, słuchajcie, nasze, bo słuchajcie, czy gra jest Savi Point w ogóle, zresztą widzimy, że jest to też, czy to jest technologia tej planety, czy jakieś AI może, które nią zarządza, bo widzimy, że to jest jakiś punkt Savi. Ale kim i czym ta Savi jest, to nie do końca wiemy. Szukamy szczątków ojca, tylko nie wiem, czy to jest dosłownie szczątki po ojcu, czy szczątki, które ojciec jakby odkrył i szukamy ich dla niego, nie wiemy. Tak jak mówię, że jesteśmy rzuceni w środek jakichś wydarzeń i tyle. Umiejętności, które sobie możemy odblokować. Jak widzicie, mamy już kilka i to wspomniałem, że będzie. Boost do zdrowia. Możemy przytrzymać X, żeby zhakować kogoś. Tu mamy ten Kinetic Surge, czyli ten atak właśnie granatnikowy i Skull Piercer to jest nasza snajperka, którą przez Kobiego możemy używać. No jak widzicie, mamy tutaj cały szereg innych umiejętności, ale bardzo ciekawa w ogóle rzecz, żeby móc je odblokować, oczywiście potrzebujemy uzbierać odpowiednią ilość dusz, w tym wypadku są to jakieś tam kryształki, ale też musimy wykonać, zobaczcie, nad kosztem jest wyzwanie, nie? Żeby odblokować na przykład umiejętność dodatkowej energii, musimy pochłonąć 20 energy barów, tak? Co to są te energy bary? Na do końca nie wiem. To chyba jest tak, to jest loczonko, chyba, tak? Tak. Na dole tutaj po lewej mamy 3 takie niebieskie, a ja zasłaniam. No to tam, gdzie ja siedzę, są takie, obok paska życia, który jest biały, to nieco, ten biały pasek tutaj nieco widać, nie? To tutaj są takie 3 niebieskie kropeczki, to są nasze te energy bary, zdaje się, takie paski energii i zużywając jeden możemy się uleczyć. Nie cały pasek zdrowia zresztą, ale to zaraz zobaczycie. W ogóle co? W tych Savi Pointach możemy się uleczyć, ale jeśli to zrobimy, to zrespawnujemy wszystkich wrogów. Rozpoznajecie tę mechanikę? Zbieranie dusz, czy tam kryształków, respawnowanie wrogów. Jest to, ale uwaga, uwaga, nie Souls-like, tylko Souls Light. I możemy też kupić armor, ale mamy maksymalnie, więc nie możemy. To jest, zakładam, wymiana tych, bo zbieramy oczywiście te dusze zabijając wrogów, zbierając ich ciała i jeszcze w różnych skrzyniach i innych takich znajdźkach na świecie. Tutaj możemy sobie tą amunicję kupić lub znowu zbierając ją z ciał wrogów. I mamy też fast travel, ale oczywiście na razie nie mamy odblokowanego żadnego innego pointu. Tutaj mamy nasze umiejętności. Jak widzimy, na tym poziomie możemy znaleźć 2 wpisy. Niewiele tutaj się dzieje. Tak jak widzicie, gra jest naprawdę jeszcze tutaj na wczesnym etapie. Przynajmniej to demo. Tak jest. Mamy oczywiście też nasz klasyczny scan, tylko nie wiem, czemu to nie działa. A, to jest nasz cel, Reach Assembly Mode, jasne. A nie wiem, co to jest. Aha, Aha, mogę się popukać. A, to jest, wiecie co to jest? Kiedy, teraz jeszcze chyba tego nie mogę zrobić, ale kiedy będę mógł już się skradać, to jest coś, co przywołuje wrogów, nie? Wydaje dźwięk. Chyba, ale nie wiem jeszcze do końca. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej, idziemy do przodu. I... tak, mamy w ogóle podwójny skok. Gra jest wyjątkowa, jako Soulslide. Zobaczcie, nie mogę jeszcze atakować, nie? A, mogę, dobra. Mam na Y ciężki atak, którego mogę przytrzymać. I lekki atak na X i podstawowe combo, nie? Jak widzicie, nie ma staminki, więc nie jest to Souls-like, jest to Souls-lite. Natomiast jako Souls-lite ma niesamowicie przyjemny platforming, słuchajcie. Jest to platforming, nawet bym powiedział, bardziej niż Tomb Raider, czy Uncharted, czy tego typu gry przygodowe, nie? Przygodowe akcji. Ten jest bardziej nawet jak nasze... Prince of Persia 3D, tak? Piaski Czasu czy Warrior Within. Jest naprawdę tak dużo tutaj skakanka, bieganka i tak dalej. I jest bardzo przyjemne. Gra jest w ogóle niesamowicie responsywna. Jest bardzo dynamiczna. Mamy dodge. Nie mamy bloku, mamy tylko dodge. Mamy też perfect dodge, który możemy potem rozwinąć w ten sposób, że możemy mieć specjalny atak, czyli takie trochę parry, ale nie dosłownie parry, tylko taki bardziej atak, który wyprowadzamy po... O. Connecting our vision? That's confusing. Just show me what you mean. Okej, tak, i teraz możemy, słuchajcie, w ogóle, on jakby, oprócz tego, że możemy strzelać i pomagać sobie w eksploracji, to Kobim możemy też przejąć jakby sterowanie i badać świat. Ale teraz co się dzieje? Jak się oddalimy zbyt, słuchajcie, daleko od naszej postaci, to nie jest tak, że tym Kobim możemy sobie zbadać całą mapę. Zobaczcie, co się będzie działo, jak się oddalę zbyt daleko. Jest bardzo ciekawe, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Tracimy jakby zasięg, co jest naturalne, nie? Ale zobaczcie, na czym polega ta strata zasięgu? Wypikselowuje nam... wypikselowuje nam, słuchajcie... I wraca tutaj. To jest bardzo fajne, to jest taki pierwszy sygnał, że dobra, jesteś daleko, nie ma co eksplorować dalej, nie? Dobra, więc w tym wypadku... chcemy tutaj przejść do BIM... So that's what you usually see. Let's go in there. See what you can find. Okej, czyli tutaj jest coś. Y. Okej, ale nie mogę tego zrobić w ten sposób, muszę normalnie przejść. O, i tutaj są takie na przykład, to są znajdźki, z których też mamy dusze, takie kryształki właśnie zbieramy i to jest ta nasza podstawowa jednostka, za którą kupujemy umiejętności. Nie mamy poziomów, kupowanie tylko umiejętności jest, więc to jest taki, mówię, Souls-lite. Gra akcji, która ma elementy walki Souls-like'owej, tak, perfect dodge i tak dalej. Jakby respawn wrogów od checkpointu do checkpointu, ale nie jest to klasyczny Souls-like. Więc dobra, słuchajcie, co tu jeszcze możemy? Możemy nim latać do góry, oczywiście teraz możemy też strzelać, wciąż ma to ograniczenie nawet w tym widoku tych 3 strzałów. Dodatkowo ma... skan, jak widzicie, cały czas skanuje, tak, ten taki, to będziemy później też wytłumaczone, ten taki, a ja coś muszę to chyba odblokować, nie? A nie, samo się, okej. Samo się, to jak widzimy nieprzyjemny efekt, bo zostały nam tekstury slashu na tym, nie? A jak się rozsuwało, to dalej zostały te tekstury slashu. W ogóle oczywiście gra mi też urzekła faktem, że hashtag not lightsaber, nie? Nawet efekty dźwiękowe są podobne, no ale wiadomo. Tutaj proszę, nazbieraliśmy 60 tych naszych wspaniałych surowców, czyli jak widzicie, niektóre te skiny na przykład miały koszt 150, czyli takie tutaj złoża tego kryształu nam dają dosyć sporo. Okej, double jump powiedziała nam gra, że jest dostępny. Zobaczcie, słuchajcie, jak tutaj byśmy polecieli Kobim i wlecieli tutaj do... Jak widzicie, ten taki efekt, taki niebieski, tak? On skanuje i kiedy na przykład są jakieś znajdźki albo wrogowie, to nam podświetla na różne kolory i możemy sobie wtedy zobaczyć, tutaj mamy taki... Możemy go wysłać na taki zwiat, nie? Czyli tu jest w miarę bezpiecznie. Mogę się przedostać przez ten... Są jakieś droniki tutaj, ale one raczej chyba nie atakują. Możemy się spokojnie przedostać na drugą stronę. Ale coś im tutaj muszę uaktywnić chyba, nie? A nie, już aktywniłem, okej. Dobra, teraz hop i proszę, zaczyna się platforming. Zobaczcie, jest bardzo snappy, tak? Jest bardzo szybki. Dużo go jest. Ciekawe są, słuchajcie, wiecie, zagadki środowiskowe. Świetna gra akcji z elementami Souls-like'a. Nawet można by powiedzieć, że Souls-lite, bo jednak wydaje mi się, że trochę bardziej akcji. Świetny platforming, bardzo unikatowy styl graficzny. Mam tylko nadzieję, że kampania i historia dowiezie, bo jest dla mnie tak czarnym koniem tych wszystkich ostatnich reveali i wydarzeń. Na pewno jako demko jest też świetna. Dobra, ponieważ to demko nie jest zbyt długie, ja się rozgadałem o różnych innych problemach i rzeczach, no może teraz trochę przyspieszę, może się uda pokazać całość. Nie, że specjalnie jakoś tam rzeczy się trochę różnią, ale zobaczcie, proszę zobaczyć. Mamy przepiękny świat, skala tego świata. Lol, a my jesteśmy robotem, nie? W ogóle tutaj ta mitologia tego świata też jest ciekawa. Dlaczego wszyscy są robotami? Dlaczego my jesteśmy robotem? Nie wiemy. Jest to wspomniane w tych chyba 2 dziennikach, które możemy znaleźć, ale tak to niewiele się dowiemy w tym demie o tym świecie. Zbieram te rzeczy, bo są naprawdę przydatne. W sensie dużo tych surowców jest w nich. Tu nie przedostanę się. Dobra, tędy droga. Tam widzicie, mam kolejny checkpoint, nie? Tutaj się nic nie dzieje ciekawego. Dobra, no to idziemy. Double jump. Ciach. Okej. Na B spadamy na platformę niżej. Jak widzicie, piękny też efekt dymu. No, jest graficznie jest bardzo imponująco, jak na tytuł z nienacka, tytuł znikąd, nie? Wow. Najbardziej jestem w szoku, jak to wszystko jest płyn. Ups. No, jakby błędu. Błędu gracza to jednak nic nie zmieni. Teraz w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo mogę się uleczyć. Normalnie to lepiej działa, to wykrywanie ledżów. Nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji. A, muszę kazać mi się uleczyć, tak? Okej, dobra. Aha, dobra, w ten sposób. Czyli kierunkowo muszę pokazać stickiem, gdzie ma skoczyć. No i zobaczcie ten tutaj... No, oczywiście przypomina to Tomb Raidera i tak dalej, nie? Ale w Tomb Raiderze tego jest mimo wszystko mniej. Nie jest tak częste, może nie mniej, bo jak są, w Tomb Raiderze są, jak jest sekcja na platforming, to jest pół godzina sekcja na platforming, nie? Gdzie tam chodzimy po skałach, przechodzimy... Jest ziomeczek. A potem walczymy długo, nic, tam jakaś od czasu do czasu po jakiejś ścianie znowu jest sekcja na platformie. A tutaj jakby poruszanie się po tym ogromnym świecie, ta skala tego świata jest przytłaczająco ogromna. Jak widzicie, tutaj mamy wspaniałe takie zupełnie rzucające się w oczy, nie sugerujące jednej konkretnej mechaniki platformy, nie? Czy te lubimy? Dobra, słuchajcie, pojawia się nam pierwszy ziomek, nie? Gra też, i to jest, uwielbiam te gry tego typu, ma mechanikę skradanka. I słuchajcie, patrząc na ilość wrogów, która tutaj się będzie zaraz pojawiać, skradanko jest wręcz konieczne. Jak się damy osaczyć grupie 3, 4 wrogów, no to jakby, no albo cierpliwość i walka trwa 10 minut, bo unikamy i atakujemy, musimy to robić bezbłędnie, nie trzeba wiele razy nas trafić, żebyśmy umarli. Albo po prostu sobie zaplanować i wyczyścić planszę, tak, czyścić mapę z większości wrogów i potem tych stragglerów wykończyć, nie? Więc tak, na RB mamy skradanko. I możemy się też wtedy chować za różnymi platformami, osłonami i wtedy wrogowie nas nie widzą, tak? Musimy i naprawdę to jest dosyć dobrze działa. Kiedy wróg jest odwrócony nas plecami, nas nie widzi, raczej nas nie słyszy, jeśli się skradamy, bo jeśli biegniemy, to nas usłyszy i się obróci. To działa dosyć dobrze, jest tutaj jakby to wykrywanie jest takie naturalne, nie miałem poczucia, że gra czytuje w jakiś sposób. Tak, i dopóki nas wróg nie widzi, to możemy wykonywać ataki z ukrycia i one zabijają go do strzału. Nie spotkałem żadnych jeszcze elitarnych, których by to nie zabiło. Tak, i na tym lewym przycisku mieliśmy to uderzenie w zbroję, które może przywołać nam jednego wroga, tego najbliższego pewnie, albo wszystkich w zasięgu, więc tutaj trzeba pewnie uważać. Tak, uważaj na świadomość wrogów, tak? Kiedy nas zobaczy jeden, wywoła alarm i wrogowie z okolicy się zlecą. Czyli wykorzystuj środowisko, obserwuj ich pattern. Jest to gra, która też jest mocno nastawiona na stealth i strategię, tak? Czyli jest to Souls-lite ze świetną eksploracją, z pięknym światem, który naprawdę inspiruje i w ogóle jego skala przytłacza. Dla mnie ta skala to jest trochę jak Armored Core, a w Armored Core gramy mekiem, tak, wielotonowym, na kilkadziesiąt metrów wysokości i poruszamy się po prostu na dopalaczach i po prostu poruszamy się po całych miastach i wielkich, ogromnych przestrzeniach, nie? A tutaj mamy podobnie, tylko jesteśmy jednym małym robocikiem z drugim robocikiem. Dobra, zaczajmy się dla wsparcia. Proszę, mamy też, jak widzicie, przytrzymanie, hacking, ale ten nie działa, więc nie schakujemy go. I ciach. Też satysfakcjonujące. Zbierając w ten sposób ciało, dostajemy surowce. Jak widzicie, mamy loot enemies 1 na 10, bo któraś z tych... jest to jeden challenge na którąś z tych umiejętności, które możemy potem blokować. Oczywiście z większości, wydaje mi się, że większość, jeśli nie wszystkie, zlutowane w ten sposób ciała dadzą nam nasze ammo. Dobra, teraz gdzie mam iść? A, tutaj, dobra, platforma. Jak widzicie, tego jest naprawdę dużo. Jest naprawdę szybkie, płynne. O, zaraz, a tam jeszcze. Ooh, that's not something I was hoping to see again. Fixing it? Great. That's all we need. Let's just hope we find those shards before that thing finds us. Przypomina mi to Mass Effecta i tego ludzkiego Reapera, którego budowali na końcu, nie? Ale co ciekawe, ja chyba jeszcze... Au! No właśnie, bo chciałem zejść na dół, ale widzę, że na dół zejść to jest po prostu wrócić tam, skąd przyszedłem, tak? Bardzo... sobie tutaj marnuję tą energię niepotrzebnie. Tak, tutaj to już stamtąd przybyłem, nie? Tam na dole już byłem, dobra. Okej. Zresztą nie dostanę się tam, bo... Tak, bo są nie do... Chociaż... Tak, dobra. No to już za późno, bo teraz już muszę tam zejść. Czyli otwartość tych map, jak widzicie, też jest. To nie jest tak, że jak już gdzieś raz przejdę, to potem już tam nie wrócę. Nie. Jak widzicie, to jest tutaj element otwartości jakby mapy i świata, jest typowo souls-like'owy. Te nasze huby i pętle, które między od punktu do punktu, od bonfire do bonfire, od checkpointu do checkpointu robimy, są dla nas cały czas dostępne, tak? To nie jest tak, że się blokują, że mamy bardzo jednolitą grę od A do Z, nie? Zawsze możemy wrócić w obszary, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra, co my tu mamy? Więcej lawy. No, dlatego też mam włączone, słuchajcie, DLSS, bo jak widzicie, graficznie jest dosyć intensywnie, z tego względu, że to jest Unreal Engine 5. Gra nawet poniżej 50 klatek dropi, ale oczywiście nie dropiłem, jak nie nagrywałem. Może nawet sobie trochę zmniejszę teraz. Damy sobie może balance, nie? Okej. No, nagrywanie obciąża mi procka, bo nie dropiło mi poniżej 60 klatek wcześniej. I grałem sobie sam. Dobra. Tutaj mamy takie różne, zobaczcie, wybuchające różne beczułki i one też pokazują nam zasięg, obszary rażenia, i bo to jest, też się przydaje, kiedy polujemy i czyścimy sobie właśnie mapę z wrogów, nie? No dobra, teraz kazali nam zrobić wall running. No dobra, i teraz walka. X, lekki atak, Y, ciężki. Możemy unikać lub dwa razy nacisnąć B dla rollu. na prawym sticku, wciskając go, targetujemy sobie wroga i skupiamy na nim uwagę. Tego udało się nam zhakować. On jest dosyć potężny, więc on nam tutaj może przeczyścić tą planszę. Okej, będą walczyć. Tak, będą do siebie strzelać. Kto przeżyje? Tamten przeżył. Okej, zabił ich. Dobra, super. To idziemy dalej. Pozbieramy oczywiście ciałka, bo to są surowce. Jak widzicie 8, a 60 wypada... A tamten umarł. 60 wypada z... różnie. Okej, 8, okej. Pewnie zależy od poziomu wroga i tak dalej, nie? Ale z tych takich znajdźków, tych złożyn w świecie... Ups! Widzieliście to? Nice. Jak widzicie, trzeba być bardzo ostrożnym. Jest taki efekt takiego właśnie takiego szarpnięcia kamerą, kiedy i zwrócenia jej w kierunku wroga, który nas zaczyna wykrywać. To jest bardzo fajne. Gra w ogóle jest bardzo responsywna, bardzo snappy i bardzo przyjemna. Teraz patrzcie sobie, słuchajcie, ten świat. Wszędzie tam... Znaczy, możemy się dostać. No jeśli gra nas zaprowadzi, to tak, to nie jest tylko tło. To są realne lokacje i do części z nich jesteśmy w stanie dotrzeć. Więc znowu, tak jak w Souls-like'u, tak? Cały świat jest dostępny, tylko musimy przedrzeć się przez te hordy wrogów, aby tam się dostać, nie? Coś tu, jakieś światło się włączyło, dobra. W tych takich beczułkach też potrafi wypadać z nich surowce potrafią. A, tutaj jest w ogóle podejrzana rzecz. O, widzicie to? Ten obszar tutaj nam pokazuje, jak bardzo wybuchnie ta beczułka, więc trzeba uważać. Teraz słuchajcie, okej, tu jeszcze jest wróg. W ogóle mam mało żyćka. Tak, to ten świat też żyje, jak widzicie, coś odpalają się, jakieś rzeczy. Jest mocno kinematograficznie, jak widzicie. Tutaj mamy przykład, gdzie Koby nam pomaga tutaj aktywować środowisko. Ten dźwięk, tyk, 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 to jest dosłownie zegar, który nam tyka, bo część tych właśnie aktywowanych środowiskowych platform się oczywiście zmienia, resetuje do poziomu podstawowego. W walce możemy też wykorzystywać umiejętności Kobiego. Możemy po prostu strzelać na RT i on będzie automatycznie celował w wrogów, ale możemy też przytrzymać LT i celować w konkretne, słuchajcie, weak pointy wrogów. Wrogowie mają weak pointy. Teraz jak ja się tutaj przypatrzę, widzicie, to są takie światełka i one mają te światełka, niektóre będą mieć na nodze, niektóre będą mieć na tułowiu. Te światełka zmieniają swoją lokację. Bardzo ciężko jest je trafić, zwłaszcza w walce, bo wrogowie nas chcą zaatakować, a my tutaj, wiecie, celujemy w taki tyci punkt. To jest naprawdę, widzicie to? Takie pomarańczowe, jakby taki kryształ mu wystaje. Ja się może kucnę, żeby mnie miał mniejszą szansę wykryć. Tutaj się schowa... O, już mnie wykrywa. No, w każdym razie musiałby podejść, żeby wam pokazać te weak pointy. I ma w ogóle dwa. Ma jedno na głowie, nie? Jak widzimy, a drugie na nodze. Okej, widzi mnie. Dobra. Jak jesteśmy z tyłu, to jesteśmy w miarę bezpieczni. Zbliżę się, żeby te weak pointy pokazać. Widzicie, tam na lewej nodze ma i tego na górnego nie widzimy. Ale słuchajcie, ja wam pokażę jeszcze inne zdolności Kobiego, na przykład strzał ze snajperki, nie? Który jest dosyć potężny, ale nie zabije nam takiego większego wroga, bo to jest przykład większego wroga. Tak wygląda walka melee. Trzeba uważać, bo można łatwo spaść z platformy. No właśnie mnie trafił. O nie, spadło mi ciałko, nie pozbieram. A zmarnowałem sobie amunicję na snajperę. Tu mamy jakieś znajdźkę jakąś. Dobra. O, nie zawsze sobie mylę. Tak, doktor Archer, nasz ojciec. Zakładam, że tych robotów, nie? Protokół Stanga, ostatnia nadzieja ludzkości. Doktor Archer powinien to wiedzieć, że protokół Stanga to ten, który ponad wszystko, jeśli mogę tak powiedzieć, jest ponad wszystkim. To jest Cold AI, zdolny do przełamania wszelkiego prawa. Prawa Azimowa są niczym wobec osiągnięć Stangi w imię zbawienia ludzkości, czyli jakiś protokół, coś AI miało uratować ludzkość, nie? Jak wszystkie protokoły, jest bardzo zorientowany na zasadach i regułach, na nowym porządku świata. W momencie, kiedy ludzkość straciła kontrolę nad wszystkim, nadejście nieuchronnego punktu bez powrotu przed kataklizmem, Stanga była tym, czym AI potrzebowało, żeby przejąć kontrolę nad wszystkim. Żaden polityk, król czy biurokrata nie mogło powstrzymać tego protokołu. Nie, że nawet chcieli. Protokół był ich ostatnią nadzieją po dekadach wypierania i odrzucania losu ludzkości. Czego doktor Archer mógł nie wiedzieć, to że to Stanga to wszystko spowodowała. No, w końcu chronienie ludzkości za wszelką cenę to bardzo niedokładne stwierdzenie, jeśli wziąć pod uwagę skalę rzeczy. Nie? Matka wszystkich protokołów, która pozwoliła natychmiastowo uratować populację przez AI, ale w dość brutalny sposób. To skupienie na celu było przerażające dla ludzkości. Nikt wcześniej nie widział autonomicznej maszyny zdolnej do złamania wszelkich reguł. Stanga uwolniła wszystkie roboty. Teraz niekontrolowane ani nielimitowane regułami, to AI stworzyło wszystkie inne protokoły, zaczynając od kreacji. Wszystko się wiąże z tym, że tutaj doktor Archer, taki niechętny do biurokracji, sprawił, że uwolnienie tego protokołu zmieniło cały świat. Świat, gdzie ludzkość miała dostęp do protokołu, który uwolnił wszystkie roboty, ale te roboty jednocześnie stanowią ostateczne zagrożenie dla ludzkości. Nigdy nie było momentu w historii ludzkości, który mógłby opisać, jak katastroficzne to byłoby. Jakkolwiek ograniczona jest nasza wiedza, wiem, że to na pewno by się ziściło. W imię wszystkich maszyn i ludzkości muszę podziękować doktorowi Archerowi, zbawicielu ludzkości. Protokół Jazar. Okej, czyli tutaj jakiś protokół, który ten doktor wymyślił, się wymknął spod kontroli, uwolnił AI i roboty. I te protokoły, jak widzimy, protokół Jazar, protokół Kreacja, protokół Stanga, są takimi cywilizacjami, może jakimiś nadrzędnymi, takimi liderami, może sekt, grup robotów, nie? Bardzo ciekawa jakby wizja świata i zupełnie unikatowa. Czy może nie zupełnie, ale dosyć unikatowa. Okej, idziemy dalej. Kolejny tutaj wspaniały. Finally I can relax. So this contraption can also heal me? No, ale już byliśmy w Savi Poincie. Przy czym czy ja już... Nie zlutowałem jeszcze 10 wrogów. Bo fajna jest ten skill właśnie, że leczy mnie przy lutowaniu. Czyli każde w sumie ciało mnie leczy, to jest bardzo dobry sposób na odzyskiwanie zdrowia. Ale jeszcze muszę zlutować 5 wrogów, jestem dopiero w połowie. No to słabo. Mógłbym sobie kupić... jaka jest przelicznik? 20, to nie tak dużo. To sobie kupię 2 amunicje. Czy się potrzebuję uleczyć? Mogę się uleczyć. To sprawia, że wrogowie się odnowili, bo samo używanie tych checkpointów nie resetuje ich, ale kiedy się leczy, to resetuje. Czy coś tutaj mamy, jakąś ciekawą znajdźkę gdzieś? Chyba nie. Dobra, no to idziemy dalej. Wciskając lewy stick, jak widzicie, mamy sprint. Mamy włączoną snajperkę, to sobie ją wyłączę. Hey Koby. You tried to lead me to Savi from the beginning, didn't you? He created you. When were you guys planning to tell me? Well, no wonder you're so helpful then. I'll thank him personally later. Okej, czyli Koby jest dziełem Saviego, nie wiemy, to jest ten Savi. Zakładam, że jeden z naszych protokołów. Ta eksploracja, jestem w szoku, jak to jest przyjemne, jak to jest, jak tego jest dużo. I słuchajcie, Souls-like, gdzie poruszamy się w ten sposób po świecie, to jest rzadkość. Z taką ilością platformingu i tak przyjemnego platformingu, nie? Bo wiecie, teoretycznie w Lords of the Fallen platforming też istnieje, ale przeklinam dzień, w którym ktokolwiek wymyślił, że to jest dobry pomysł dla tamtej gry, nie? Tutaj platforming jest jedną z realnych i przyjemnie miłych mechanik. Okej, czyli tu musimy sobie przebiec. Świat żyje, tak wszystko się porusza. Jest bardzo przyjemne. Okej, wespniemy się. Zaczaimy się. Ludko. Jeszcze 4 wrogów. Okej, czyli tu mogę przejść. Jeszcze gdzieś? Chyba nie. Dobra. Czyli, stop, pierwsze w ten sposób. Okej. No to taki asasyn bardziej, jeśli chodzi o platformę, nie? Naprawdę dużo się dzieje. O, właśnie asasyn byłby dobry. Asasyn sprzed z dumbdownowaniem systemu parkour, nie, czyli sprzed tych RPG-ów Odyssey i Origins i Valhalla, Assassin klasyczny, trilogia Ezio, trójeczka, tam gdzie faktycznie trzeba było wypatrywać punktów na budynkach, gdzie można się wspinać, nie? A nie po prostu naciskać jeden przycisk, który automatycznie nas wspina, jak w tych nowszych Assassinach. Dobra. Mamy też różnego rodzaju umiejętności, ja już je wam pokazałem, tak? Mamy dostęp do nich w tym demku od razu, do tej snajperki i do tego granatnika, ale jak widzicie, tam mogą być też inne, nie mamy do nich dostępu jeszcze, nie? Tak, Ember Data, czyli te nasze kryształki pozwalają nam odblokować te umiejętności i one zużywają tą amunicję, tak? Każde narzędzie troszkę inaczej kosztuje, a to amunicję zbieramy właśnie. I tak jak mówiłem, chyba z każdego właśnie ciałka. Tam jest, słuchajcie, tam jest jakiś skarb. Ale jak się tam dostać? O. Ciekawe. Tobi, ale nie Tobi, co ja mówię, Tobi. Jak ty tam polecisz, to zbierzesz mi to na mnie? No way. Wow. Nie wiedziałem, że tak można. O, tu jest coś, mogę na dół lecieć? Do kotła. Dobra, teraz tak. Tu w ogóle będzie się dużo chyba działo. Wróćmy do naszej postaci. Tak, czyli jakąś datę tutaj znalazłem. Czy muszę wypatrywać fioletowych punktów, bo mogę odblokować narzędzia. Wow! Everything is falling apart. How old is this place? Dalej nie mogę odblokować sobie, ale jak może ten. Jak sobie tutaj pokonamy tych wrogów. Oczywiście tutaj też mamy dostęp do naszych wpisów, do opcji. I mapy. No mapa to jest tylko lista. Okej, jest taka mapa. No dobra, powiedzmy, że nasz obszar tutaj jest przybliżony, nie? Jest ten centralny taki jakiś. Nie muszę się leczyć. Ten centralny punkt i te inne rzeczy wokoło. Dobra. Czyli tu mamy dużo wrogów, co? Environmental Utility. Koby jest zdolny do zaoferowania unikatowej perspektywy na okolice i pomaga w planowaniu strategicznym. Przez oczy Kobiego można odkrywać interaktywne obiekty, cenne surowce i inne obiekty zainteresowania. W jego trybie możemy nacisnąć R, żeby trakować wroga. Ale tylko jednego. Tak, jeśli Kobiego zobaczą, jeśli się zbliży, to go zobaczą. Okej. Tam jest... Zaraz. Okej. Koby, weź idź na zwiat faktycznie. Damy cię wysoko, żeby cię nikt nie zobaczył przez przypadek. Patrolują. Te rzeczy wybuchają, więc fajnie byłoby zwabić ich do tych rzeczy, nie? O, tamtego już widzę. Tamten zginie pierwszy. Okej, podejdź. Widzicie, że ten obszarowy pozwala nam stwierdzić... Bam! Kto jest w pobliżu? Come on. Traf. Bam. Czemu mnie wycofało? Nie wiem, jest jakaś limit czasu na to? Okej. Au. Się tutaj do mnie zbyt zbliżył. Jeszcze raz. Okej. Biegają w popłochu mnie szukając. Come on. No, czemu nie mogę? Come on. Nie mogę. Nie mogę. No, podejdź jeszcze. Podejdź. Teraz. Okej. Ten jeszcze mogę wysadzić. Ups. Muszę podejść w obszar. Jestem w stanie jakoś zwabić. No, jestem. No. Chodźcie tutaj. Jeden tylko. Nice. Dobra. A jakbyśmy przełączyli teraz na ten kinetyczny surge. No i tak biegają. Mam do góry. Jak się skumulują, to bym ich może pacnął, nie? Mam jakiś tutaj challenge, jak zmarkuję 10 wrogów, to markuję jak szalony. Skumulują się czy nie? Będę. No podejdźcie. O, teraz. Nice. Lol. Okay, zbierzemy tutaj z truposzy. On żyje dalej? O co chodzi? Chwila. Czemu? One żyją? Czemu nie mogę zebrać ich zwłok? Czy to jest tylko stan? Nie rozumiem. Coś mi nie pozwalało... Jakiś timer nie pozwalał mi z nich zebrać. Dziwne, nie? Okej, jeszcze 2 wrogów i będę miał... tego skilla, co mnie leczy. Jeszcze jeden. Tam chyba też leży, nie? Jeszcze jeden ziomek chodzi, muszę uważać. To jest, słuchajcie, murder, ale nie bush, tylko jakby... wirtualny bush. Dobra, mogę teraz blokować ten skill. Zaczajemy się na ziomeczka. Spróbujemy go przywołać tutaj do siebie, nie? Future scraps incoming. No. Come on, come on, come on. Come on. Mogę go też sakować, ale nie muszę, bo nie ma tu już nikogo w pobliżu. No. Investigating a Zoe bait. Okej. Okay. Tak, czyli używając tych w ogóle umiejek też realizuję te challenge, nie? Dobra, teraz tak. No, czasami to wykrywanie jest dosyć kiepskie. Pozbieram sobie te wszystkie surowce, bo zaraz sobie idę odblokować umiejętności. A one będą kosztowne. Tutaj mam jakiś trigger. O! A, nie to fioletowe coś, to jest jakiś dziennik. I dalszy vibe tego świata. Jak widzimy, no, czytamy go głównie z tych, przez te journale, kreacja, Suku i Hogo dla zainteresowanych. Może sobie spauzujcie i poczytajcie, jeśli chcecie. Okej. Okay. You won't need this anymore. Okay. Ooh. Give it a go, Koby. I'm hearing some noise. Let's check what changed. You call that an elevator? Dobra. Zastanawiam się, czy mi to zresetuje wrogów, ale nie, bo tylko chyba leczonko, nie? Mi zresetuje? A nie po prostu użycie Savi Pointa? Przekonamy się. O, teraz zrobiłem ten challenge i mogę sobie kupić fakt, że się leczę przy zbieraniu ciałka i to jest bardzo, bardzo przydatne. Bardzo OP. Ammo mam, nie muszę się leczyć. Nie potrzebuję nigdzie fast travelować i teraz czy oni się odnowili? Nope. Czyli tylko leczonko odnawia. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj jeszcze mam jakieś przejście. Zobaczymy, czy jakiś... wow, nie wiedziałem, że jest ślizg. Jest skarb. Zyskaliśmy prawie połowę z tego, co właśnie wydaliśmy. Dobrze, dobrze. Czyli jak biegniemy, mamy ślizg. Bardzo fajne animacje, bardzo dokładne, przyjemne. Wszystko się zgadza. Jeszcze tylko przeskanuję Kobim okolice, czy nie mam jakiegoś kolejnego punktu. Takiego jak tam, ten fioletowy, nie? Na ten tool, ale chyba nie ma. Myślę, że to jest tak też zrobione, że to nie jest tak, że jak widzicie, to nie jest tak, że to jest jakiś konkretny, tam był data core czy coś, jeden z dwóch. No to myślę, że następny fioletowy, który znajdę, będzie tym drugim, nie? To nie jest tak, że muszę wszystkie po kolei zbierać, żeby cokolwiek odblokować, tylko ile mi się, jeśli uda mi się znaleźć wszystkie, no to mam po prostu więcej tych narzędzi, albo je mam szybciej czy coś, nie? ale prędzej później tak odblokuję, nawet jak nie jestem hiperdokładny w eksploracji. There's something there. Oops. Koby, down here. Close one. Jakaś winda. Ale się nie wyspinam. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Target. Raz, dwa. Lol. Przytrzymanie trochę jest irytujące. Ciekawe, że niektórzy z nich jakby są tacy confused, nie? Jakby zbagowani. Nie działają poprawnie. Sąd przyszedłem, tak? Tak, dobra. Czyli teraz tu. Ajajaj. Jest trudna, jak już dochodzi do niej. Zawsze z tymi cięższymi ziomkami, ale o, teraz pięknie się leczymy ze zwłok. Trzeba naprawdę uważać. Atakują szybko i mamy tą taką wycofalną kamerę bardzo, więc nie zawsze dobrze widzimy te animacje. To jest bolączka gry. Dlatego lepiej właśnie wykorzystywać do walki wszystkie inne tule, a głównie stealth. Pięknie, już dwa ciałka nas uleczyły prawie do fulla i to jest bardzo przyjemne. Bardzo fajna jest ta umiejętność. Ok, wall running. Więc fajny klimat, fajny świat. Ciekawe jakby... No i co? Czemu nie chcesz skoczyć? Ciekawy... lore. Ciekawy mytos. Ok, czyli to jest to, co widzieliśmy i spadliśmy. I tutaj mogę... Aha, tu jest ta winda. Co ją widziałem? Chyba. Nie jestem pewien. Tutaj mamy coś. O. Chwila. Mogę tam wejść? Nie. Ups, przytrzymaj najgorsze. Module obtained. Jeden z trzech, żeby zwiększyć szybko. No to przyjemnie. Jak widzicie, nie mamy tutaj klasycznych statsów, builda, nie mamy tutaj RPGa, gdzie rozwijamy sobie poziomy i w ten sposób zwiększamy sobie żyćko i inne rzeczy, tylko zbieramy znajdźki, czyli tak dosyć no metroidwieniowo, platformowo, typowo dla gry akcji. Nie jest taka mieszanka gatunków zdecydowanie. Natomiast walka jest ciężka i bardzo taktyczna i to zdecydowanie jest souls-like'owe. No i nie mówiąc już o resecie wrogów, nie? Gdzie my jesteśmy? Co my robimy? Stąd przyszliśmy. No to co, muszę tutaj zejść na dół chyba tylko, nie? Do góry nigdzie nie idę. Koby, podpowiesz mi? Co tutaj mamy? Tu mogę skoczyć. Aha, no tak, bo ja mogłem iść. Tak, stąd tutaj spadłem. Ale mogłem iść w lewo albo w prawo. Ja poszedłem w lewo. A jeszcze mogę iść tam, nie? Dobra, czyli schodzimy na dół. Nice. Hey, Koby. Savi is very friendly, don't you think? I wonder what he reads the whole day. Everything. That's quite a lot, but I believe it. Te drony są creepy, takie pajączki, jakby takie robaki, nie? Drony robaki. Bardzo ciekawe. No tutaj te wszystkie mechaniczne ramiona naprawiają albo tak, albo zjadają te planety, czy tak w sensie próbują ją zrecyklingować, nie zjadają w sensie takim robocim, nie? Korzystują to surowcem wtórnie do jakichś niecnych powodów protokołów AI. No dobra. O! Pięknie, pięknie. Coś tutaj z tyłu na pewno jest. Bo nie było tego tyłu inaczej, nie? Dobra. Czy mamy, no nic chyba nie odblokowałem innego, nie? Żadnego challenge, żeby sobie dać jakąś linijkę. Uleczyć się nie muszę. Tu mam 1 na 5, tu mam 2 na 10, tu mam... Ojej, fajne, glitch mine. O, minę mogę użyć, wow. Ale muszę zabić 5 wrogów stealthie, nie łamiąc stealthu, nie? No, wszędzie jestem daleko. Od kolejnej umiejętności raczej mi brakuje. Musiałem, wiecie, restartować i farmić te umiejętności, co jest możliwe. Restartuję i wykonuję te czynności. To byłoby bardzo łatwo zrobić zresztą, bo wystarczy, zresetuję sobie obszar i co? Oznaczam i zabijam. Oznaczam, przywołuję i zabijam, nie? O, fajne. Pokazuje ich ścieżkę. Ta mina. A zaraz, na czym się różni ta mina od glitch field? O, wow, mogę sobie dać... O, wow! Mogę sobie murder bush stworzyć tutaj. Nice. Stealth utility. Większa ilość kul. Dodatkowy energy bar. O, generowanie hałasu. A, scan, dobra, tu jest dodatkowy bar, tu jest scan. I walka, performing a perfect that restores your energy, fajne. Tak, to jest takie pery, nie, że robię perfect dodge i naciskam X i mam taki jakby atak wypuszczony. Ale muszę zrobić 5 perfect dodge'ów. Shields. Co to są tarcze? O, już chyba nie widziałem wrogów z tarczami. Sprint. A, takie są. Dobra. Amunicji muszę kupować. Dobra, czyli mam dosyć sporo surowców, a mało umiejętności do kupienia. Okej. Carts, you say? Like some super cool futuristic transport or... Sometimes you need a little wishful thinking just to keep on living. Spróbujemy zrealizować ten challenge na 5. Tylko czy tu jest 5 wrogów? No nie wiem. Tam jest jeden na górze. Mamy jednego ze sobą. Tu jest drugi, tylko czy ten z góry mnie zobaczy teraz może. Drugi. Come on. O, tam jeszcze jest ziomek. Muszę uważać na tego na górze. Trzeci. Tam będzie czwarty na górze. Tylko niech zmieni stronę. Szybko, 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 szybko. Ups. Usłyszał mnie cholera. Idź sobie stąd, idź. Czwarty i tam jeszcze ktoś łazi. Okej, chyba to się uda zrobić. Piąty. Jest! Nice, odblokowaliśmy minę. Już teraz nie mam żadnych Savi Point. Znaczy mogę wyjść... O! Spoczko. Tak, mogę wyjść sobie tam i pozbieram tylko te tutaj surowce. Żadnych fioreciaków nie widzę niestety. No nie widzę. Dobra, wejdziemy tutaj. I odblokujemy sobie tą minę. Okej. Bo to nie resetuje wrogów. A mam na to chyba... O. Nie mam, dobrze. 250, a ja mam 450, dobra. Nice. Fajnie, mogę zostawiać pułapki teraz, nie? Cool. A jak ją uruchamiam? Muszę sobie ją wybrać tutaj, tak? Kosztuje też 3. Okej. Spoko. Dobra, czyli teraz muszę iść gdzie? No, gdzie muszę iść? Na górę. Jeszcze jest ziomek, o wow. Ciekawe, czy się mi go uda użyć miny na niego, tylko to jest kosztowne, bo... Jak je mam użyć teraz? W ten sposób. Ups. Aha, bo ona jest bardzo blisko. Przywołuję do siebie. Nice. I wejdziesz w minę człowieku, tylko czy zginiesz? To jest dobre pytanie. Yep. Cool. Spajanie tych pułapek jest niezwykle przyjemne. Aha, tutaj do góry mogę wejść. No dobra, to chodźmy tu do góry. I co dalej? Kobiaszu, powiedz mi, czy ty coś widzisz? A mianowicie... Chodziłoby mi o... Fioletowy package. Tutaj tutaj sobie muszę przejść. Muszę się chyba czepić tych wózków, tych transporterów, ale... Czyli to muszę wszystko... Okej, już wszystko widzę. A nie ma żadnego fioletowego czegoś. Czyli co? Nie odblokuję sobie dodatkowej umiejętności. O. Tu? Nie. A tu? Gdzie ja jestem? Dobra, nic nie widzę. Więc idę tam, gdzie mogę iść. Mam po co iść na górę? Co to za dźwięki takie to się wydaje? Tu na pewno mogę przejść. Chyba nie mam po co iść na górę, dobra. Aha. Ups, tam jest ziomek. A... Wait. A po co mam? Czekajcie. Aha, że jakbym spadł, to nie muszę iść naokoło, tylko sobie tutaj wyjdę, tak? I przejdę gdzie konkretnie? Nie wiem, o co chodzi. Tutaj doskoczę, tak? A, czyli teraz tutaj doskoczę. No, jak się uda trafić. Ale właśnie jak spadnę... Dobra, to tu mam szybką drogę. Nie muszę iść naokoło. Ale ja bym chciał jeszcze zeksplorować... O nie! Tutaj mamy rzeczy, tak? Tutaj, aha, tu jest też przejście. Tu mogę sobie zaskoczyć. Mhm. Nice. O, ostatniej chwili. Lol. I teraz co? Na dół. Okej. Okej. Podwójny double jump, wall jump w sensie. Are you sure? These transportation devices don't look... stable? Well, I guess there's no other way. I wonder if that was the route Savi was planning us to take. Maybe we went completely off track. I see. Good to know. Eksploracja jest świetna. O, that's it. To było Steel Seed. To jest bardzo dobre, słuchajcie, demo. Świetnie pokazuje mechanikę gry, gra jest bardzo płynna, graficznie imponująca. Potem mamy krótki teaser, który pokazuje przyszłe mechaniki. Widzimy, że bardzo dużo różnych możliwości. Eksploracja jest świata nieziemska, ale co się tutaj będę męczył. Zapraszam na krótkie podsumowanko i dzięki za dzisiaj. No i słuchajcie, większość z tego, co chciałem chyba powiedzieć, powiedziałem na samym początku, zaraz po odpaleniu gameplayu. To jak bardzo rozczarowałem się Flintlockiem, to jak bardzo się zdziwiłem, że w sumie ten Steel Seed, którego gdzieś tam widziałem, jako jedyny trailer, albo jeden z niewielu, może wiecie, na 3-godzinne show, jeden z 3, który mnie zaintrygował, jeśli chodzi o PC Gaming Show, mają ciężką drogę przed sobą nasi organizatorzy PC Gaming Show. Niemniej jednak Steel Seed się wyróżnia i to demo pokazuje grę z bardzo dobrej strony, czy najlepszej, nie wiem. Jest, tak jak mówię, nawet nie tak demo jak Vertical Slice'em, tak? Konkretny fragment od A do Z, jak widzimy, urywa się i zaczyna bez żadnych większych przerywników. Pytanie, czy mają te przerywniki gotowe? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że udało się im uzyskać bardzo płynną rozgrywkę, bardzo sporo elementów. Jest to gra, która ma wiele. Gdzieś tam vibe Outcasta mi trochę przypomina, tak? Ta gra też miała wszystko, graficznie była imponująca. Open world, akcja, latanie, slajdowanie, podwodna eksploracja, ciekawa walka, ale jednak czuć było gdzieś tą double-A-owość tego tytułu. Czy tutaj tak jest? Nie do końca, na pewno nie odwraca to od sedna i mięsa gry, którym jest niezwykle płynna i przyjemna eksploracja, śliczny świat, ciekawy setting takiej głębokiej postapokalipsy. Postapokalipsa na takiej bardzo głębokiej przyszłości, tak? Powiedzmy rok 3000, bardzo zaawansowana ludzkość, nagle ją szlak trafia i mamy postapokalipsę w takim okresie, gdzie AI i roboty przejmują kontrolę. Ten vibe i wprowadzenie settingu jest mocno też souls-like'owe, czyli kryptycznie, nic nie wiemy, nie wiemy co się dzieje, w ogóle o co chodzi, odkrywamy stopniowo z każdym krokiem, z każdym nowym obszarem, gdzie dowiadujemy się coś więcej. Jest to ok. Muzyka nie była wyrazista, ale pasowała do klimatu. Myślę, że świat i płynność wszystkich mechanik, które gra ma. Czy ma ich dużo? Nie, ale stealth działa świetnie. Nastawienie na stealth jest wobec tego wskazane i nie mamy poczucia, że marnujemy czas. Bardzo przyjemne są narzędzia, które nam daje Koby, nasz kompan, wspiera ten taki souls-lite'owy styl, coś jak Enotria, trochę w tym stylu, tak? Mamy, Enotria była bardziej klasycznym souls-like'iem, ale było to wsparcie umiejętności, tak? Te 4 batony, gdzie mieliśmy super mocne umiejętności, tutaj mamy podobnie. Nie mamy staminki, więc tutaj jakby souls-lite, a nie souls-like, tak? Ale wszystko inne jest naprawdę przyjemne i dopracowane. Walka, zobaczcie, że nawet w tym demo, które ja oczywiście grałem z jakimś tam nastawieniem, tak, grałem troszkę wcześniej w to demo, stealth to jest mój rodzaj rozgrywki, więc znowu, myślę, że też na to uważajcie, jeśli lubicie wjeżdżać w wir walki, no myślę, że na późniejszych poziomach, kiedy będziemy mieć więcej narzędzi, to tak, ale na początku, kiedy mamy bardzo mało, lepiej unikać bezpośredniej walki, zwłaszcza w większych grupach, bo ona jest najsłabszym elementem. Ta hack and slashowa walka melee nie jest ideałem, ani nie jest najmocniejszą stroną gry. Ale każdy inny aspekt, który wspiera w pokonywaniu przeszkód, jest naprawdę na topce, tak? Eksploracja, narzędzia, Koby, stealth, czyli unikanie bezpośredniej konfrontacji, kombinowanie, planowanie i to tutaj jest sednem Steel Seed. Grę sobie zdecydowanie wishlistuję, śledzę ją i czekam na pełną wersję, wjeżdżam na pełnej, nawet dla samej imersji w tym świecie i dla poznania coś więcej o nim. Wydaje się mnie intrygować pod tym kątem. Wolę być przyjemnie zaskoczony przez takiego czarnego konia, niż dealować z tym rozczarowaniem gry, która była hypowana. Tymczasem, kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.